W dzisiejszym filmie zagramy w nową gierkę od twórców Pet Simulatora. To nie jest żart, to nie jest Big Paintball, to jest zupełnie nowa gierka od nich. Co prawda niestety nie jest to nowy Pet Simulator, ale tutaj możemy znaleźć prawdopodobnie jakieś linki do nowego Pet Simulatora, bo zobaczcie tutaj tego tweeta. Jakby to jest tweet z Big Games i tam prosto napisał, co jest na dnie dziury, może nowy Pet Simulator. Jakby prawdopodobnie nie, ale może właśnie znajdziemy linki. Widziałem jakiś screen, że tutaj w tej gierce są normalnie linki do nowego Pet Simulatora, więc wszystko to posprawdzamy, spróbujemy dostać się na sam dół, no bo jakby w tej gierze chodzi o to, że sobie jedziecie, cyk, i musicie spaść na sam dół takiej dziury i ominąć te wszystkie przeszkody, tak żebyście przeżyli w jakiś sposób. No na razie jesteśmy słabiakami i ciężko nam to idzie. No i też przy okazji poopowiadam wam o różnych leakach na temat Pet Simulatora, bo kilka rzeczy jest ciekawych dosyć. No na razie nie wygląda to za dobrze, musimy zupgrade'ować sobie furę. W ogóle mamy 3500 jakby coinów i tutaj za coiny się upgrade'uje jakby te fury. Upgrade'ujecie sobie do coraz lepszej, tylko do dziury wpadłem. Aż w końcu będziemy mieć taką furę, która będzie miała tyle HP, że będziemy mogli się dostać na sam dół tej dziury, no i wtedy przekonamy się, co jest na dnie, czy nowy Pet Simulator, czy może jednak nie. Jakby na pewno, jak sobie spadniemy niżej, to tam jest taka mapka, gdzie są normalnie jakieś pety, nie pety i są takie właśnie pety, których nie ma w Pet Simulatorze, a więc to mogą być m.in. pety do nowego Pet Simulatora, tylko to nam trochę zajmie, zanim tam się dostaniemy, ale spokojnie, dzisiaj musimy dostać się na sam dół, żeby się przekonać właśnie, co tam spotkamy. Na razie do niestety noobka doszliśmy. Dobra, spróbujmy tutaj sobie podejść i jakby przechodząc też właśnie do leaków, ile ta fura kosztuje? 6500. Dobra, to jeszcze musimy raz spaść, ale przechodząc do leaków, no to ostatnio wam mówiłem, że nowe Titaniki mają do Pet Simulatora dodać i m.in. 31 października dodadzą dwa Halloweenowe Titaniki, tutaj macie screena tego. No niestety nie sprawdziła się moja teoria, że muszą zacząć update'ować gierkę, jeżeli chcą to sprzedać, po prostu wypuszczę te Titaniki i tyle i będę mieć jakąś taką mocno limitowaną ilość sztuk, czyli prawdopodobnie będzie coś takiego, jak było z Hipomelonami i z chyba tą rybą taką dziwną, że tam chyba po prostu było 75 sztuk tego i tyle. Możliwe, że z tymi Titanikami zrobią tak samo, żeby ktokolwiek to kupił. Jakby ogólnie wiem, że tutaj gdzieś jest jakieś takie coś ukrytego, coś się wpisuje i właśnie wyskakuje wam tutaj takie okienko z dziewiątką. A więc no tutaj mamy kolejną wskazówkę dotyczącą tych dziewiątek. Jakby w tym roku zostały nam już tylko dwie dziewiątki, 9 listopada, no i oczywiście 9 grudnia, a więc może to sugerować datę, ale no niekoniecznie musi to sugerować datę, ale dobra, mamy już nawet 10 tysięcy, jakby kupmy sobie tutaj kolejną naszą furę. Zobaczmy, jak teraz daleko dolecimy. W sumie to spadniemy. No teraz trochę lepiej już, teraz jakby udało nam się pokonać noobka. Tutaj te krokodyle są najgorsze, na drugim kącie z tymi krokodylami się męczymy, ale tutaj łatwo nam poszło, no tylko tutaj to nas zablokowało i nam całe HP zjechało. Ale dobra, mamy nowy rekord, mamy 4700 odległości. I właśnie też przechodzą do tych dziewiątek, tutaj zobaczcie tego tweeta, jakby ktoś właśnie wrzucił tego screena z tą dziewiątką i jeden z deweloperów tutaj odpisał też właśnie dziewiątkę, a więc no też coś zasugerował właśnie z tą dziewiątką. Jakby taką pasującą dziewiątką jest 9 grudnia, bo 9 grudnia wypada w sobotę, a 9 listopada wypada w czwartek, a więc no tak trochę niekoniecznie pasująco. Dobra, ale teraz spróbujmy jakąś taktykę obrać na to, żeby jak najniżej spaść, tylko tutaj nie da się w ogóle tym sterować, no to ciężko w sumie taktykę obrać. Jedyne co, to możemy się tak odbijać właśnie, chociaż tym odbijaniem w sumie nie jest źle. Jakby jak na pewno o coś zahaczamy, to się warto odbić, na przykład teraz widzicie, o tutaj o noobka się odbiliśmy, o nie, no teraz słabo nam poszło niestety, tutaj od tego noobka się zahaczyliśmy i HP nam zjechało mocno. Jakby ile potrzebujemy do kolejnej fury? 25, dobra, to już mam taką tutaj furkę, a więc sobie kupmy tą furę i zobaczmy, ile ona ma HP. No ma 350, jakby w ogóle ci ludzie tak się odbijają mocno, zobaczcie, tak wyskakują, my też tak spróbujmy, tylko w sumie zepsułem trochę, bo to samo odbija, jak jeszcze dodatkowo odbiłem się. No dobra, spróbujmy spaść niżej trochę, teraz w sumie dobry run mamy. O! Tutaj te noobki ominęliśmy, krokodyle ominęliśmy, to jest w sumie najtrudniejsze, bo to najwięcej HP nam zabiera, jakby dobra, mamy jeszcze 170, a więc jeszcze dużo mamy. Tutaj zobaczcie, jest Candy Crane, taka w sumie jest w Pet Simulatorze i to są nawet chyba obiekty z tej mapki, to było na Fantasy Warsie w sumie. Tutaj mamy jakąś Rainbow Crane tam niżej, no to Rainbowowej Crane w sumie w Pet Simulatorze nie ma. W ogóle tutaj jeszcze jedna rzecz jest, pójdźmy sobie tutaj, tu się coś wpisywało, może jak tu wpiszemy dziewiątkę, to nam się coś pokaże. Tutaj można wpisywać, aha, no dobra, tutaj musimy gierkę polajkować, żeby móc tutaj cokolwiek wpisać, a tu czy możemy coś wpisać? Tutaj trzeba do grupy dołączyć, jakby to jest ich kolejna grupa, Big Games Super Fan. Dobra, w sumie dołączyć do tej grupy, może jak wpiszemy tutaj w tych kodach samą dziewiątkę, to coś nam wyskoczy, skoro oni tyle tych dziewiątek wrzucili? Zobaczymy w sumie. Dobra, dołączyłem do tej grupy, spróbujmy wpisać teraz ten kod. Aha, tu się golda dostaje, tutaj myślałem, że można jakiś kod wpisać. I tu jeszcze za polajkowanie gierki kolejne 10 koła, jakby niepotrzebne mi jest to. Ile potrzebujemy do kolejnej fury? Tutaj tej, 45. Dobra, musimy jakiś speedrun zrobić, bo jak będziemy takimi furkami tutaj słabymi,
mi spadać w dół, to 2 lata miną, zanim my się tam na dół dostaniemy i się przekonamy, co tam właśnie jest na dole i w ogóle zanim dostaniemy się do tych mapek, gdzie są jakby pety, których nie było w Pet Simulatorze. Tutaj się odbijmy trochę. Aj, uważaj, tu trzeba, tutaj nie, czekolada. Teraz może do tego Rainbowa, chciałem powiedzieć, dojdziemy, ale nie, nie ma szans. Dobra, i teraz już mamy na kolejną furę. Tutaj mamy na takiego jeepka, który ma 500 HP, no to jakby nie dużo. Dobra, zobaczmy, gdzie z tym jeepkiem uda nam się teraz spaść. Wcześniej do tej cukierkowej krainy dolecieliśmy, która no w sumie w Pet Simulatorze była. No i dalej, teraz już lepiej w sumie jest, bo mamy 330, a już jesteśmy na krokodylach, tylko trzeba uważać, no nie, no. No i właśnie o tym mówię, dlatego trzeba uważać, jak wpadniecie na tego krokodyla, to koniec jest. Dobra, postaram się gdzieś niżej spaść. Dobra, teraz trochę lepiej jest, bo mamy 350 HP, a już mamy praktycznie całą cukierkową krainę za nami. Dobra, może 250. Ale dobra, do Rainbowej uda nam się raczej dolecieć teraz, mi się wydaje. Dobra, mamy tą Rainbowową. I co tu jest? No tutaj nie mamy za bardzo petów, tylko mamy takie Rainbowowe rzeczy. Dziwna ta Rainbowowa kraina jest, ale czy uda nam się ją jakby pokonać? Chyba tak. Jakieś tam popity w ogóle były, czy jak to się mówiło na to. I tutaj w ogóle coś mamy. Tutaj chyba taka Halloweenowa jest, bo jakby pająki jakieś były, tylko no, uwalił mnie ten pająk. Dobra, ale mamy kolejny rekord, już mamy 129 tysięcy, więc tutaj mamy na tą furę, która ma 650. Dobra, znowu spróbuję się dostać tej Halloweenowej krainy przynajmniej, bo tu jeszcze nie ma tego, czego my szukamy. Musimy taką mapkę znaleźć, gdzie będzie dużo petów, jakby właśnie z Pet Simulatora, bo tam chyba właśnie są rzeczy z tymi nowymi rzeczami, których nie ma w Pet Simulatorze. Dobra, i teraz znowu udało nam się przejść tą Rainbow krainę i tutaj mamy te pająki, ale tutaj jest taka trochę półhalloweenowa i tu mamy peta, tylko to jest Pet Simulatora pet, ale już się pojawiają te pety. Ile teraz do kolejnej potrzebujemy? 200 koła, dobra, to ja farmię 200 koła teraz, żebyśmy się dostali właśnie do kolejnej furki. Dobra, i mamy tutaj kolejną furę za 200 koła i ta już ma 850 HP, no dobra, to trochę więcej ma. Dobra, spadamy znowu do tej mapki Halloween, zobaczymy, co tam jest. Teraz w sumie dobry run mamy, straciliśmy tylko 50 HP jakby tutaj do tych nubków, zazwyczaj więcej traciłem. Tutaj krokodyle, no nie, no te krokodyle są najgorsze, one całe HP zabierają. Dobra, teraz znowu tu jesteśmy, jakby w tej Halloweenowej krainie, mam jeszcze 200 HP, a więc zobaczmy, gdzie teraz on nam się dość. Dobra, teraz na pewno rekord będzie, no nie, no te pająki z Akihan, one też mega dużo zabierają. Dobra, jednak nie ma rekordu. Ale dobra, mamy 370 koła, mamy już pewnie na kolejną furę. Mamy na tą furę za 300, w ogóle jakie to są najlepsze rzeczy? Tutaj mamy czołg, tu łódź, tutaj toaletę, tutaj banana mamy. Banan drogi jest, powiem wam. No tutaj ten set jest tańszy. Dobra, ale my do tej fury wsiadamy i ta ma 1600. Dobra, tutaj już ma dużo więcej. Z tą gdzieś już na pewno będzie jakiś rekord. Dobra, i znowu mamy tą Halloween. Teraz oby pająki nam nie zabrały całego HP i oby udało się przejść to Halloween. Dobra, teraz chyba uda nam się pokonać to Halloween. Ale tu dalej nie widzę jakby tej mapki z petami z Pet Simulatora, bo to musi być taka cała mapka, gdzie są jakby pety właśnie z Pet Simulatora. To chyba jest ta kolejna, tak mi się wydaje. Tutaj jest skrzynka z Pet Simulatora jedynki. Tu są jakieś robuxy i takie inne rzeczy. Nie, to nie jest jeszcze ta mapka, ale no tutaj już jesteśmy blisko. Tu jest jakby, no tak jak mówię, ta skrzynka z Pet Simulatora jedynki. Dobra, teraz już mamy znowu chyba na kolejną furkę. Za 500 koła, teraz mamy 2,5 tysiąca. Dobra, to wracamy do tej mapki, gdzie były te robuxy. Dobra, i znowu mamy tą mapkę z robuxami i mamy jeszcze 880 HP. Tu jest diament, no to coś już jest, Pet Simulator jest... Tutaj jest emerald, no to czegoś takiego w Pet Simulatorze nie ma emeraldów. Jakby są przecieki, że właśnie będą jakby różne waluty, tylko kurczę, ajaj, to jest najgorsze, jak się tak zablokujecie. Dobra, powiem wam, że 2 lata będziemy to odblokować. Musimy to zrobić tak, że grubo przyfarmimy to, żeby tu się do końca dostać. Dobra, i teraz kupiłem już za 3 miliony czołg, który ma 8000 HP. Z tym musi nam się już udać gdzieś dojechać do tych właśnie petów, do tej mapki z tymi petami, znaczy w sumie spaść. Dojechać to musimy do dziury. Ogólnie widziałem, że gościu jeden nawet wszystko przeszedł z tym czołgiem, a więc może z tym czołgiem uda nam się dojść do końca. Dobra, i tu mamy tą mapkę Halloween i jeszcze mamy 6,5 tysiąca HP naszego czołgu, a więc na pewno rekord będzie teraz z tym czołgiem. Dobra, i tu mamy tą mapkę z robuxami, która była wcześniej. Tu jest jakiś emerald, jakiś rubin, tutaj ta skrzynka z Pet Simulatora jedynki. I tutaj chyba właśnie zaraz będzie ta mapka, tak mi się wydaje, z tymi petami. Chyba za tymi laserami, tylko no te lasery są trudne do przejścia. Dobra, powiem wam, że już widzę, że na tych laserach będzie ciężko. Dobra, przeszliśmy jakoś te lasery. Jeszcze tutaj jakieś kolce są. Co to jest? Jak ja mam to przejść? No nie, no tu jeszcze jakieś płonące ognie są. Powaliło ich. Tu jeszcze piły. No nie, no tu już musi być ta mapka z tymi petami. No nie, jeszcze młotki. To jest gniatacze. Tutaj mamy peta jakiegoś. Tutaj widzę, już jest ta mapka. Proszę, żeby nam się udało do niej dojść. Tu są lasery jakieś, które HP zabierają. No i zobaczcie, tutaj są te pety. Tu jest dużo tych petów właśnie. I tu zobaczcie, tam na dole jest żyrafa. I tu jeszcze w ogóle jakiś... A, myślałem, że to smerwka, ale to był ten Skibidi Toilet Cat. Tu mamy te pety wszystkie i tu znowu ta żyrafa. I zobaczcie, tu jest żyrafa właśnie. I takiej żyrafy nie było w Pet Simulatorze. Trzeba tu się dokładnie rozglądać za petami. Teraz tutaj do tej dziury musimy wpaść, proszę.
Wpadli. Dobra, jakoś tutaj udało nam się. Teraz chyba uda nam się do końca dojść. Tutaj jakiś tron był. No trochę tego tutaj jest, powiem wam. Jakieś pety różne takie są, ale ciężko tak sprawdzić, co było, a co nie było. Dobra, ale chyba do końca nam się uda dojść. Dobra, udało nam się dojść do końca. I czy tu jest nowy pet symulator? Nie za bardzo widzę tu nowego pet symulatora. Jakąś skrzynkę tu widzę i tyle. Szkoda, no nic. Może w kolejnym odcinku znajdziemy pet symulatora.